Miecio, wcześniej rano dostał informację, że trzeba by było przetransportować Takerowi jego nowy samochód. Przy okazji wywieźć na złom jego stary. Miecio będzie miał trochę roboty dzisiaj. No i da sobie radę, tylko co? Z jego ciężarówką troszeczkę jest problem. Czasami nie startuje zbyt dobrze. Już ją sobie odpalił wcześniej. Co? Jest na chodzie, już jest rozgrzana, więc chyba pojedzie. Zobaczymy. Nową ciężarówkę kupił. Firma ma na razie tylko jedną ciężarówkę i tylko jednego pracownika, czyli Miecia. Mieciu wszystko robi, ale lubi swoją robotę. Słuchajcie, jest 6 rano. Jedziemy na robotę, bo trzeba Takerowi dowieźć jego nową furę. Pamiętajcie, że mam swój sklep na mówpoludzku.pl. Tam znajdziecie koszulki obecnie, ale będzie zupełnie nowy produkt, który będziecie mogli sobie kupić. Jedziemy, bo trzeba robotę zrobić. Robota się sama nie zrobi. Taker zostawił swoją furę na parkingu policyjnym przed komisariatem. Dobra, jedziemy. Musimy ją przetransportować na złomowisko, niestety, ale samochód został zniszczony przez Takera. Nie nadaje się już do odzysku. Trzeba go załadować na... No po prostu trzeba go wywieźć gdzieś. Ale zajechał mi dziad drogę. Skubany. Dobra, posterunek jest tutaj już niedaleko. O, już chyba widzę tę furkę. Nie wiem, jak ja tutaj podjadę, bo... Będę musiał zablokować całą drogę na chwilę. O tak. Zniszczona dość mocno. O, hydrant zahaczyłem. Nie wiem, czy ona w własnych siłach chyba nie wjedzie na platformę niestety, więc będziemy musieli trochę tutaj pokombinować. Najpierw opuścimy tutaj na dół platformę. No, tu mnie kierowcy inni zablokują chyba zaraz. W sumie to powinienem włączyć sygnały, nie? No dobra, nie mam się nie śpieszy. Ty, co za niecierpliwi ludzie. Ja pierdzielę, co się dzieje? No nie mogę zabrać stąd samochodu? O co chodzi? What? Kurde, ludzie mi się wychają na lawetę. Wynocha, kurde, jest... Co wy robicie o 6 rano? Niecierpliwi jacyś, aż musiałem gnata wyciągnąć. Wynocha, gościu. Kurde, no. Opona, no co oni robią? Ładujemy go. Kurde, muszę opuścić bardziej. Okej, ładujemy to w końcu i uciekamy stąd, bo ludzie są strasznie niecierpliwi. Zaraz mnie ta babka chyba pobije, czy coś. Dobra, przypięty. Kurde, gościu, zjeżdżaj stąd. Zaraz dostaniesz one-tapa i zobaczymy, i się skończy. Ja tutaj ładuję. Kurde, no strasznie niecierpliwi ludzie. Patrz na tego taksówkarza, o co chodzi? Gościu. Dobra, załadowany samochód. Uciekajmy stąd, bo tu są jacyś ludzie popaprani. Strasznie. Ładuję ten samochód i zdupiamy stąd. Jedziemy go na złomowisko wywieźć, bo Taker musi dzisiaj do roboty jeszcze jechać. Tego samego dnia. Dobra, załadowany. Ja jakie korki się tu porobiły. Kurde. Całe szczęście, że mam te koguty włączone. Jak mam te koguty, to kierowcy mi też zjeżdżają z drogi, nie? Także bardzo, bardzo przyjemnie. Zielone mam! Nie widzisz, że jest halt? Co za babka pijana jakaś czy coś? No trzeba przyznać, że załadunek miałem bardzo dobry dzisiejszego dnia. Jedziemy gdzieś na złomowisko. Tam mamy takie miejsce. No i potem jedziemy sobie do siedziby CIA. Ziomeczek od transportu nie wie, że to jest siedziba CIA, po prostu robi swoją robotę, dostaje takie zlecenie i koniec. Robi co do niego należy i potem jedzie dalej, nie? Jak tam autko? Siedzi sobie, dobra. I tutaj zaraz skręcimy w lewo i właściwie już będziemy na złomowisku. O, samochód trzeba przyznać strasznie zniszczony, ale tył zachował się całkiem spoko, nie? Sprzedamy auto do Polski, tam Polacy wyprostują autko i gdzieś tam sobie sprzedają, nie? Ale do nas się to już nie nadaje, nie ma co odzyskiwać. Lepiej kupić nowe auto po prostu i tyle, nie? Zobaczcie, tutaj tył jest całkiem w porządku, tak? Tutaj naprawdę bardzo okej jest, ale ten przód zrujnowany całkowicie. Dobra, odczepiamy furę i jedziemy z karabinem. Jedziemy na robotę. Ops. I okej. Zjeżdżamy. Jeszcze jakoś to jedzie. Zobacz. Joki wygięty. Od transportu się chyba tak wygiął. Daj spokój. Dobra.
jedziemy, bo musimy przetransportować teraz do Takera jego nowe auto. Mamy lawetkę, już w sumie nie musimy jeździć na kukutach. Możemy jechać. I teraz jedziemy do siedziby CIA zabrać nowy samochód. Głosowaliście w komentarzach, że ma to być SUV. Większość osób pisała, że to ma być SUVik, więc niech będzie SUVik. Prawdę mówiąc, myślałem, że wybierzecie pick-upa. Pick-up naprawdę bardzo fajnie się prezentował. No ale jeśli chcecie, żeby to był SUV, nie ma problemu, może być SUV. Weźmiemy sobie SUVa i dostroczymy do Takera. Robi się coraz bardziej widno. Mam nadzieję, że zdążę dostarczyć auto zanim Taker wstanie. Bo będzie nieciekawie, będzie raczej zdenerwowany, jak nie będzie miał czym jeździć. Teraz na parkingu mają także Subarkę do wyboru. Kurde, mogłem poczekać jeszcze tydzień. To by było perfekcyjnie, nie? Tak to... Tak to lipa, bym wziął Subarkę chyba. No ale niech będzie sobie SUVik. SUVik też jest konkretną furką, więc jak najbardziej. Hops, 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 hops. Obniżamy, no i wystarczy. Dobra, podjeżdżamy. Dobra. I ładujemy gnoja. No, powiem szczerze, też fajna furka, ale ta Subarka robi jeszcze większe wrażenie, no nie? Ciekawe, jeszcze odpalona, ty. Dobra, ładujemy SUVika. Mam nadzieję, że tak robi się spodoba. Wasz wybór. Zobaczymy, on tu chyba miał jakieś pachołki z tyłu? Nie, to nie ta wersja chyba, nie? Ale SUVik będzie spoko. Jak najbardziej. Dobra, załadowany. I możemy sobie jechać dalej, nie? Jedziemy do Takera pod dom. Tylko musimy jeszcze załadować. Cyk, cyk, cyk. Tutaj została krew na tym. No, ludzie mi sami tam podjeżdżali. Widzieliście, co oni odpierdzielali na tym... tam koło posterunku policji. No ja... Co to miało być? Nie można było spokojnie załadować samochodu uszkodzonego. I jeszcze radiołos w dodatku, no. Kurde, o co chodzi? My jesteśmy tutaj pojazdem uprzywilejowanym. Kierowcy powinni zjeżdżać tam z drogi. Proszę bardzo. Cyk. Wszyscy się zatrzymują, możemy ich omijać. No już, proszę państwa, jest 8 rano, więc jeśli Taker miał dzisiaj lekki dzień, to mógł sobie po prostu jeszcze pospać dłużej, nie? Ale znając Takera, on jest bardzo taki, wiesz, on jest takim pracocholikiem trochę, uwielbia swoją robotę. Nie ma żony, nie ma dzieci. Idealny pracownik CIA. No i zajeżdżamy sobie, proszę bardzo. Musimy tutaj postawić ten samochód, ale może, żeby tak nie blokować drogi jak wcześniej, to ustawimy go. Ustawimy go tutaj przy drodze i Taker sobie chyba poradzi, nie? Albo może ustawimy mu samochód tutaj na tym, na podjeździe, to już wszystko chyba będzie jasne. No nie chcę blokować znowu tego ruchu, bo wiecie co będzie, no. Będzie po prostu katastrofa. Okej. Ty, bo mnie przejadą zaraz. Cholera, pieprzony autobus. Patrz, nie zmieszczę się tu chyba. Gościu idzie na spokojnie, ty. I powoli sobie zjeżdżamy. Żeby fury tylko nie uszkodzić. Hops, hops, hops. Dobra, zrobione. Jedziemy dalej na robotę. Miecio właśnie dostał bardzo ciekawe zlecenie. Od czasu do czasu robi takie, bo są bardzo dobrze płatne. Zlecenie to polega na tym, że musimy zwodować samochód. Czyli był samochód, który, wiesz, był ostrzelany, dziury po kulach i tak dalej. I trzeba się pozbyć dowodów, trzeba, wiesz, jakby ukryć te dowody. Stasio nie pyta. Stasiu robi po prostu. Stasio, Miecio, różnie tam na niego wołają. Dla niego to wszystko jedno. Czasami mówią do niego też holownik, którzy gangsterzy mają go tak zapisanego w telefonie. I Stasio nic sobie z tego nie robi. Wszystko jest w porządku, jest jak jest. Z tego co wiadomo, samochód jest ukryty na jakimś poboczu. Czy ukryty? Właśnie jest na widoku i trzeba go ukryć. Tylko po prostu jest gdzieś poza miastem, tak niedaleko miasta i trzeba go stamtąd zabrać. No i zajechaliśmy sobie na miejsce. To jest gdzieś tutaj. Może sygnał, żeby... No patrzcie, jak się zatrzymali, akurat chcę tu skręcać. Okej, i tak. To jest gdzieś tu. Zielona blista. Muszę tutaj pod kątem. Jak tu stromo jest. Ta fura jest strasznie długa. Ledwo tutaj wyrabiam. Ale jakoś da radę. Jest okej. Widzę ten samochód. I co, on jest podziurawiony jakiś? O co chodzi? Popsuty jakiś jest chyba. Jakieś ślady, ty, po driftach.
O co chodzi? Nie no, przyjrzyjmy się mu. Czemu mamy zabrać tę furę? Gdzież ona wygląda na... działająco. Coś ma nie tak z kołami, ewidentnie. Coś tutaj nie tak tu z tuningiem poszło. Ale poza tym chyba wszystko w porządku. No, prywatny numer zadzwonił, że mamy zabrać tę furę stąd, bo niestety, ale nie podał żadnych przyczyn, dlaczego mamy zabrać. Bo mamy zabrać i koniec. Ma tu nie stać. I tyle. Patrzcie, jaka rejestracja. Run, baby. Chyba sobie dam taką samą rejestrację na samochodzie Takera. Bez kitu. Dobra sprawa. No i zabieramy stąd. Dawaj, mieciu, robimy robotę. Patrz, jaki tutaj stoi. Co to jest? Ja pierdzie. To jest dziwni ludzie tutaj parkują te fury. No nic, mamy furę zwodować, to wodujemy. Trudno, no. Robota sama się nie zrobi. Dobrze, że mam linę holowniczą w tej mojej ciężarówce, bo nie wiem, jakby sytuacja wyglądała, jakbym miał wjeżdżać na tą lawetę tym samochodem. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle wciągnie. No mam nadzieję, że tak. Dobra. Chodźmy zobaczyć, o co tam chodzi. Musimy wybić szybę, bo trzeba wejść do środka. Chociaż... nie trzeba wchodzić do środka. A, wystarczy sobie z tyłu podejść i jest gitarka. Proszę bardzo. Zabieramy tego złoma stąd. Dobra. No i jedziemy, kurde. Trzeba gdzieś zwodować tę furę. O, ładujemy gnoja. Włączamy sobie koguty. I jedziemy. Tylko gdzie by ją zwodować najlepiej? Musiałbym zerknąć na mapkę. W sumie tutaj niedaleko musi być zjazd na plażę jakiś, ale chodzi o to, że zleceniodawca powiedział, żebym gdzieś z dala od tego miejsca to wywiózł. Możliwe dlatego, żeby tego nie znalazł już właściciel auta. I tak myślę, że dobrą miejscową będzie to miejsce. Tam sobie zajedziemy zobaczyć. Albo czekaj, tutaj chyba kojarzę jeszcze tą miejscówkę, że tutaj było coś ciekawego. Tu chyba zwoduje. No i jedziemy, teraz trzeba stąd jakoś wyjechać. No i patrz, jak się zatrzymał. Wyjeżdża pojazd uprzywilejowany, a ten się zatrzymał akurat na środku mojej drogi. O co chodzi z tymi ludźmi? Naprawdę w Los Angeles coś słabo z inteligencją, zwłaszcza kierowców. Już od początku dnia były jakieś problemy. No i jedziemy sobie, trzeba to przetransportować. Kilka zleceń Miecio w ciągu dnia ma takich tego typu, ale przeważnie dostaje właśnie zlecenia od policji, że tam trzeba jakiś samochód z wypadku gdzieś przetransportować, albo tego typu sprawy, nie? Dużo jest też zleceń, że komuś się gdzieś tam autko popsuje i wiesz, stoi na ulicy i nie wie co zrobić. No i wtedy też musimy jechać i zabrać taką furkę, ją dostarczyć na miejsce, wiesz o co chodzi. No Miecio robi, kurde. To jest jego całkiem nowa ciężarówka. Mają dopiero 2 lata, ale firma mu się powoli rozkręca, no współpracuje z CIA. Całkiem prestiżowa marka ta jego się zrobiła, czy nie? Kurde, kierowcy nie wiedzą co tutaj zrobić, czy hamować, czy jechać dalej. My dostarczamy tą Hondę. Do wody trzeba ją dostarczyć, trzeba ją gdzieś zwodować, ty. Okej, mamy chyba zjazd tutaj. Ups, przepraszam. Powoli, ja ich tam nie żałuję. Tak, to chyba będzie zjazd na plaży tutaj. Uj, nie wiem czy wyrobię. No, powiem szczerze, zakopałem się chyba. Dobra. Uja, ty! Przydałoby się jeszcze jedna oś skrętna z tyłu, nie? W niektórych miejscach naprawdę ciężko jest wyrobić z tym. Gościu z drogi, o co ci chodzi? No masz za swoje, trąbiłem przecież! Dobra, no i musimy tu jakoś go zwodować. Tu nie ma żadnej przepaści, więc może być trudno. Tam dalej by była w sumie przepaść. Ale tu też sobie poradzimy. Misja sporo płatna, więc na spoko. Okej, odczepiamy gnoja. Nie zjedzie sam, patrz. Jedź, dziadu. Dobra, spróbuję go później zepchnąć. Okej, dobra, i spróbujmy go teraz wypchnąć w morze. Popłynie czy nie? Powinienem go jeszcze czymś tam poholować, nie? O nie! O nie, moja ciężarówka!
muszę uważać, żeby jej nie zatopić. Dobra, popłynie już chyba. Dawaj ciężarówka, wyjeżdżaj. Już zabierze go. Jest dobrze. Tego samego ranka taker niedźwiedzie wszykuje się już do służby. I jest gotowy, tak jest, jest gotowy do służby. Idzie po swoją nową furkę i jedzie w drogę. Na sam początek dostał wiadomość, że musi przenieść swoje wszystkie graty z jednego posterunku na drugi. Więc tak, będziemy musieli podjechać do posterunku, zabrać swoje rzeczy i przewieźć to. I później pójdziemy na jakąś akcję, nie? Z samego rana mamy taką jakąś dziwną akcję, będziemy mieli trochę inny rewir. No ale to w gruncie rzeczy tak i tak wszystko tutaj ogarnia. Dostarczyli mi, ale ta fura jest trochę taka brudna. Wypadałoby ją chyba umyć, co nie? Jedziemy najpierw zabrać swoje graty. Z tego posterunku, to jest taki główny posterunek w tym mieście, a my jedziemy na taki poboczny, bardziej taki w części industrialnej. Przy okazji dostaliśmy informację, żeby wyposażyć się w jakiś cięższy sprzęt. No i tak wygląda przebrany taker. Musieliśmy wziąć ze sobą swoje rzeczy. Pojedziemy sobie na inny posterunek. Nie wiadomo, o co chodzi, że komendant nagle tak kazał nam się przenieść. Z jakiego powodu? Czy coś nabroiliśmy, czy... Raczej nie, taker wszystko wykonywał zawsze na 110%. Nawet więcej niż trzeba było. I może dlatego chcą nas przenieść, bo taker był za dobry po prostu. No i tutaj będzie nasz nowy posterunek. Musimy zaparkować tutaj swoją furkę. Nas nie obowiązują prawa ruchu drogowego. My jedziemy jak idziemy. Idziemy zobaczyć, o co tam chodzi. O, widzę, że ta kurteczka trochę przyciasna. Będzie trzeba zmienić. O co tu chodzi? Siemaneczko, Julia. Cześć, Iza. I zobaczmy. No, ja już dostałem tutaj przydział szafeczki. Dobra, wzięliśmy inny rozmiar kurteczki i ta już jest dobra. Cześć, Iza. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy cele. I my już tutaj byliśmy z takerem, prawda? Tutaj się przywozi jakichś ludków, którzy mają coś do wyjaśnienia. Pakuje się ich za kratki i tyle, nie? Mamy pozamiatane, już nie musimy się klientem zajmować. Dobra, idziemy na służbę. Służba, nie drużba. Troszeczkę nowy strój dla takera. Myślę, że wam się podoba. Mi się podoba bardzo. Jedziemy, przetestujemy nową furkę. Zobaczymy, jak się spisuje w realnej akcji. Dostaliśmy jakieś zgłoszenie. Zdaje się, że podpalenie znowu. Będziemy musieli wszcząć śledztwo, zdaje się. To nie jest tak, że to jest tylko jedno podpalanie, tylko to jest któreś z rzędu. Będziemy musieli znowu wezwać strażaków, zobaczyć, czy nie ma nikogo w pobliżu. Dobra, włączamy światła, no. Jedziemy na akcję. Z drogi, z drogi! Kurde, zapomniałem furki umyć. To musimy to zrobić już na służbie. Jak weźmiemy sobie kolejne zlecenie. Co to było? Kurde, widać, że ktoś sobie do autobusu jakąś powietrzne zawieszenie zainstalował, czy coś. Zresztą autobusy przeważnie mają jakieś tam zawieszenie powietrzne, no ale tutaj taki wyskok. Lowrider, kurde. Dobra. Fire unit musimy wezwać, bo tu na pewno jest grubo. Oho, faktycznie krzaki się palą. Tu chyba znowu jest takie ubocze, nie? Jeden wóz strażacki chyba powinien wystarczyć do tego. Ale wezwę jeszcze drugi. Dobra, zobaczmy, zobaczmy. Nie no, chyba jest w porządku, nie ma tutaj żadnego typka. Ale dziwna sprawa, nie? To nie jest tak, że to jest, wiesz, jedno takie podpalanie, tylko tu już któreś z kolei jest, tak? Bierzcie się do roboty, chłopaki, wezwam jeszcze wsparcie. Dobra, dadzą sobie radę chyba, nie? Ale co by było bez takera? Dobra, biegną następni. Elegancko. Fajnie się prezentuje ten mój nowy Fordzik, nie? No mój pick-up. Ty, bo on mi się zaraz spali. Muszę nim odjechać. Będzie się źle prezentował w ogniu raczej. Dobra, odjedziemy nim kawałek. Zablokowaliśmy drogę. Przejechała aż 4 wozy strażackie. No ale tutaj były potrzebne. Zobaczcie, jak to daleko idzie, ten ogień. No strażaki dają radę. Nawet kobitka tutaj jest wśród strażaków. Nieźle. Tam na dół jeszcze się zaczęło gdzieś palić. W sumie mógłbym im pomóc, nie? Ale ja nie mam tego stroju takiego przeciwżarowego. To mógłbym się tutaj spalić. Kurde, ale to aż tam dalej się pali.
Mamy bardzo fajne kolejne zlecenie. Porwany samolot. Musimy to sprawdzić, o co chodzi. Musimy zatrzymać pilota przed ucieczką. O kurde. Myślę, że to może mieć związek z naszą taką sprawą, którą prowadzimy w Los Angeles. Czyli związek z sprawą z kradzieżą i znikaniem samolotów w ostatnim czasie. Myślę, że one służą do właśnie transportu narkotyków do Meksyku chociażby. Albo z Meksyku do Los Angeles. Też tak może być. Musimy się zastanowić, o co tutaj chodzi. Musimy zatrzymać ten samolot i najlepiej by było jeszcze przesłuchać pilota. Mam nadzieję, że uda się go zatrzymać, ale bardziej zależy nam na tym, żeby nie zabrał samolotu, bo samolot będzie mógł, wiesz, przewozić wiele towarów później, nie? Więc priorytet jest taki, żeby zatrzymać samolot za wszelką cenę, nawet jeśli zginie przez to pilot. No i najlepiej by było przesłuchać jeszcze pilota, nie? Czyli będziemy musieli go odesłać na przesłuchanie. Tutaj Mark Niedźwiedziew chyba wraca ze służby, akurat ląduje śmigłowiec. No ale nie mamy się czasu teraz witać z Markiem, musimy jechać zobaczyć, o co chodzi z tym samolotem. Trochę uszkodził mi się samochód, już nie zwracam nawet uwagi na to, że jest brudny, bo jest po prostu zniszczony. Podobała mi się ta suwarka w sumie, nie wiem co by Tucker na to powiedział, bo Tucker no, nie widział nawet tej furki. No trzeba przyznać, że ten Charger chyba był... był chyba trochę mocniejszy. Tu mamy jakiś śmigłowiec, ale to nie jest bojowy żaden, nie? Więc nam nie pomoże. No nic, musimy zatrzymać jakoś pilota. No co, w opony mu strzelimy? Nie mam pojęcia, co tu zrobić. On już startuje? Nie gadaj, chyba nie. Nie, wysunął podwozia, to jakiś amator. Czekaj. Stój! Ło! Co on robi, wariat? On tu, przez jego zginą ludzie. Dobra, mamy go. Dawaj, Tucker, do boju. Kurde, mam tylko pistolet. Będzie trzeba pojechać do Emanation, kupić broń. Wysiadka, gościu, wysiadka. Poddał się, ty, co on odpierniczał? Gościu, łapy. Mogłem wsparcie wezwać. Dobra, bierzemy go. Jak przyjedzie tu wsparcie, zapakujemy im gościa. Przeszukamy go w ogóle, co to za typ? Marcus Moretti, tak? Nie wiem, czy tutaj wsparcie przyjedzie, bo oni mogą nie mieć tutaj dostępu do lotniska. Dobra, pakujemy do naszego samochodu. Jest trudne, ja nie wiem, czy ja tym dojadę. Będziemy musieli zajechać do mechanika. Niestety, ale tylne drzwi w moim aucie nie dają się już otworzyć ani z jednej i z drugiej strony. Czekaj, może tu jeszcze spróbuję. Nie da rady. Samochód jest tak wygnieciony, że zamki się chyba popsuły. Kurde. Będziemy musieli nową taką furę sobie ogarnąć. A dopiero co mi przywieźli dzisiaj rano taką. Dobra, wezwałem wsparcie, żeby mnie stąd zabrali czy coś. Albo chociaż niech zabiorą tego przestępcę. No to jakaś gruba sprawa jest, go się nawet kasku nie ściągnął. Dali mi auto zastępcze, które zrekwirowali od ostatniego handlarza narkotyków. Kurde, mamy kolejne wezwanie, gang attack. Dobra, jedziemy, tylko kurde, muszę pojechać po moje auto. Bo tu mam tylko takie zarekwirowane. Tymczasowe, a my musimy wziąć radiowóz. Dobra, znany gang zaatakował, kurde. Dobra, jest tu pod moim domem, stoi Bugatti? Nieźle, ale jest też moja furka już naprawiona, gotowa do akcji. Jedziemy, zobaczyć, o co chodzi z tamtym gangiem. Mam tylko klamkę, będziemy musieli dzisiaj zajechać do Emanation i kupić coś. Chociaż policjanci powinni chyba za darmo, nie? Dobra. Okej, chyba dojeżdżamy do miejsca. Członkowie jakiegoś znanego gangu tutaj atakują. Kurde. Co to było? Jakiś jelenio kot mi przebiegł drogę. O co tu chodzi, ty?
Damn, dobra, dawaj wsparcie. O ty kurde. Tak, trzeba się wyposażyć. Dawaj dużo wsparcia. Ja mam tylko pistolet. Strzelanina. Jeszcze tam dalej gdzieś są. Ja nie wiem, do kogo mam strzelać. Kurde, to balasi chyba są. Dobra, mamy wsparcie. Przyjechali specjalni. Ktoś ucieka samochodem, dobra, pościg, 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 pościg. Gonię tego, co pojechał samochodem. Ci się tutaj zajmą resztą. Na pewno dadzą sobie radę. Kurde, blokada drogowa, patrz. O, to zajebiście. Pojechał? Okej, gościa zgubiliśmy jednego. Zaraz go odnajdę. Na pewno tutaj nie ucieknie, chyba że gdzieś się schował. Dobra, jest, to ten. Ty, to balasi są, fioletowi, zobacz. O kurde, moja nowa fura. Dopiero co mi ją naprawili. Jak się spycha, typ. Kurde, na koniec służby dzisiaj. Mówię ci, stój! Dawaj po kołach mu. Werwał. Dobra, co zrobi? Chyba się podda. Wysiadka, gościu. Na dół, gościu. Zobaczymy, czy będziesz taki dobry w pierdlu. Cześć, Iza. Prawdopodobnie był to członek gangu balasów. Musieliśmy go odstawić do aresztu, potem do wyjaśnienia sytuacja. A my jedziemy chyba na kolejną akcję, czy nie? Musimy zajechać jeszcze do Emanation, zobaczyć. Bo będę potrzebował broni. Nie jestem pewny, czy sprzedadzą agentowi FBI jakąkolwiek broń. Powinni w sumie. Otwarte 24/7, dobra. Kupmy coś. Co my tutaj mamy do dyspozycji? Na pewno będziemy potrzebowali SMG, karabinek ze scope'em, supresorem, tak jest. Bez jakichś tam dodatkowych udogodni, weźmiemy tylko kamuflaż. Super. I weźmiemy na pewno jeszcze trochę amunicji, nie? Zdecydowanie. Nie mogę wziąć więcej, cholera. Dobra, trudno. Więc weźmiemy shotguna. Z tłumikiem, z latarką, amunicja. Dobra, i LSPD, malowanie, elegancko. Motek, to nam niepotrzebne, to nam niepotrzebne. Moglibyśmy sobie wziąć tak, stun, dokładnie. Musimy wziąć broń odurzającą. Po prostu paralizator. Nie? Tak. I weźmiemy sobie jeszcze ten pistolet. To z dodatkowym magazynkiem, z lampką, supresorem i LSPD, dokładnie. Weźmy sobie z malowaniem LSPD. I mamy wyposażenie. Karabinek, shotgun, paralizator i nowa broń. Świetnie. Czy kamizelkę? Kamizelkę mamy. No i chyba tyle, dobra. Ta broń powinna nam wystarczyć na kolejne akcje. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście na dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejny. Trzymajcie się, na razie, hejka.